No i dobra, czy 5.0, mam nadzieję, że zaraz będzie wszystko widzieć, słyszeć. Ja sobie jeszcze spróbuję. Czy coś tak dziwnie mówi przez ucho. Okej. Albo nie widzieć i nie słyszeć. Halo YouTube. YouTube twierdzi, że jestem online, będąc offline. A jednak online. Tak, YouTube się nie mógł zdecydować. Ale już jest wszystko dobrze. Dobra. Jak byłem patrzeć, zaczynamy sobie grę od nowa. Bo sobie chwilkę pograłam, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa. Bangla, dajcie mi jeszcze sekundę, bo... Ciekawostka. Resident Evil jakby minimalizuje, zmniejsza się do okna i... Tu się pojawia drobny problem, bo on jak go zmaksymalizuje, to przesuwa mi wszystko to, co mam na drugim ekranie. Ale dobra, będziemy lecieć, będziecie musieli mi dać znać, jak z głośnością. Weźmiemy sobie wspomagany, bo w tym rezydencie to podobno ze strzelaniem różnie. W autobusie zdecydowanie najlepiej. Mam nadzieję, że też słyszycie mnie dobrze, bo mam mikrofon w innym miejscu, mam w ogóle rzeczy na biurku poprzestawione. To się cieszę, że dobrze słychać. Ja w ogóle nie mogę robić live'a wieczorem, bo po południu mi pracuję. Ale dzisiaj tak jakoś się kręciło od góry Residentowe, nie. Muszę sobie zagrać. Tak z drugiej strony mówię, a, zrobię live'a, co już chodzi. Oglądałam w ogóle połowę gry. Co to? Nie mam tej opcji, ale zobaczę, czy tam... Grałam w 7, natomiast w 2 nie grałam. Oprócz mojego małego testu, czyli dojścia Claire na posterunek. Nic, stoi. Może co tam jeszcze podziałasz? No w ogóle Claire jedną postać w grze całkiem wam powiem. Przyjemnie się gra. Chociaż trochę taka za młoda zryja. No nie potrafiłam tutaj grać z tym kolesiem. Come on, czy mogę? Już mogę. Opcje, dźwięk.
Obawiam się, że nie dam rady głośniej dialogów. Możemy to zrobić jeszcze trochę inaczej. Sobie podgłośnie, się wam podgłośnie w OBS-ie. No i zobaczymy, jak ten. 4 mam Slimka. Ale powiem wam, że biorąc pod uwagę strzelanie, to cieszę się, że mam tę grę na PC-cie. Hello? Anybody here? Hello? Tankuj, laska jest spitalna. Are you okay? Wait here. I'll check it out. No, a tak jak wam mówiłam, część oglądam useto do momentu wyjścia z posterunku, później jakoś tak nie miałam czasu, więc nie dalej. Ale to bym wszystko pamiętał. Nie wiem, czy oni to poprawili, czy nie, ale słyszałam plotki, że strzelanie w głowę jest mniej skuteczne niż strzelanie ogólnie. Ja z tego co chwilkę pograłam, zauważam, że na strzelanie w głowę jest skuteczne. Więc nie wiem, czy oni coś zmienili, czy to kwestia tego, że nigdy tak nie było, czy co, czy jak. Znaczy, jeżeli chodzi o Residenta, to przyznam się szczerze, że będzie tutaj troszkę mojej ignorancji i jedyne co oprócz grania w siódemkę, które jest, mam wrażenie, troszkę mało związane z Raccoon City i ogólnie z tą całą historią, to tylko i wyłącznie oglądałam film. No, don't shoot. Get down. We gotta get out of here. You all right? Dajcie znać, czy jest teraz lepiej z dźwiękiem. Thanks. You can thank me later when we're safe. Jak słyszycie napierdzielanie myszków w tle, to siema alpakus. Come on. Get in. No, ale tak już czemu ci młoda jeszcze nie dałem? Hold on. Tak, już ty. A w ogóle coś szybkie te ząbiaki tutaj. W sumie przed chwilą wchodziłam do sklepu, było pusto, a teraz nagle. Mamy tłum. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Live around here? Trochę taki zniewieściałek dla mnie. Looking for my brother. He's a cop too. To taka grzyweczka i tak dalej. It's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Ona, żeby tak była z 5 lat starsza. To też by mogło być lepiej. A w ogóle powiem wam, że uwielbiam początek z... Kurde, nie pamiętam, która to była część filmu.
Znaczy w ogóle moją ulubioną częścią Residenta oprócz jedynki, jeżeli chodzi o filmy, jest ta, która dzieje się w więzieniu. Ten piramidy głowy i tak dalej, zarąbista sprawa. A co do Residenta, to uwielbiam ten początek, który dzieje się w Tokio. Co tam ludzie na tym skrzyżowaniu chodzą, pada deszcz i na środku stoi ta dziewczyna. Jezus Maria, mam ciary za każdym razem, jak to oglądam. Ale ogólnie ta laska, która gra Claire w Residencie, propsuje. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my god, this is so unreal. Sekunda, sekunda, sekunda. A poko niewiele brakło mi dać, bo ona jest dobrze. Police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. Są młody na to, żeby oni chodzili w bikini? What? Like we're walking from here. Co się patrzysz? Lunch. Yeah, good call. Leon, we gotta back up. Leon, what the? Oops. Chyba pan się zabawił. Tak, mam pierwszy raz, natomiast sobie wspominam, widziałam część gry. Już za to. Nie, ale ogólnie spoko, że będzie tam ciężarówką, jak wiedział, że traci przytomność. Nie, no zarąbista sprawa. Aż mnie to zabolało w kręgosłup. O Jezusia. Dupło i naros. Claire! Claire, you okay? Yeah, I'm alright. How about you? I can't stay here. It's not safe. Oh shit. No są biaczki. Go on ahead! I'll meet you at the station! Can't stop. Somalia. Gotta keep moving. Jakie dzikie to. It's like the end of the world. No, powiem, że odkąd zobaczyłam tego Residenta, to jestem tak zajarana tą grą, że po prostu sama świadomość tego, że mam ją od paru dni, a nie miałam kiedy w nią zagrać, i po prostu... Ale w ogóle się spodziewajcie live'ów. Zwłaszcza jak w przyszłym tygodniu będę pracować na rano, to też będę mieć bardziej popołudnia wolna. A teraz wszyscy ci, którzy są w szkole i w pracy, mam nadzieję, że sobie po prostu zobaczą zapis. Anybody here?
To jest dziwne, bo jakby są dwie myszki tutaj. Oh shit. They're inside too. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here. Send reinforcements. East hallway. I've got to start a system. I should help this guy. Jak masz skin grać w Magicka dwójkę, to bierz. Może ten klucz sobie schowamy, no bo on jest jakby nie od tego. O, widzicie? Raz tutaj doszło. Dwa dni temu. I to mi było na tyle. I Watsona jest licznie pije w tle. Czekajcie, tutaj trzeba chyba było. O, co tu jest? Daj. A, dziwne. Jakkolwiek to nie brzmi trochę zazdro, ale 4 minuty się czeka 9 godzin w obozie. Zamknięte to. I mówię, część rzeczy kojarzę z... Focus, Claire. Focus. To się świeci. Mam coś mu? O. Najsik. Amunicję zawsze na propsie. A zdrowie nie może. Jest okej. Witam wszystkich przybywających. Miło mi was widzieć. O, nie mamy odbicia w lustrze. Zawsze trzymam spray leczniczy na ten. Chyba nic nie było. Jestem ciekawa, czy to jest jakiś taki spray leczniczy, czy jakiś... Wiecie, ten taki zapach na zasadzie... leśny. O, tego sobie nie otworzymy. Open up! Hurry! Open up! Open this goddamn door! Czegoś, Josh. I'm here. Open the door. Hurry up! Hurry up! Open it! Here, give me your hand. Help me. Słyszałam, że macie wolno, bo maturki to też się zdecydowałam na live chętniej. Statuło, medaliony, parking. Czy ten lew ma cycki na oczach? What the fuck? No dobra, to nam się przyda później, o ile dobrze kojarzę. Oh,
mnie zeżął? W ogóle jest jedna rzecz, którą lubię w rezydencji. Coś ją umiem mało, ale... Czy on jeszcze wstał? Czyli średnio 3 strzały potrzebują. Nie wiem, czy ta blondyna jeszcze nie w stanie, bo tu są tylko 2 strzały. O, tu sobie otworzyli. Shit! Zastanawia mnie, co ta trójka robiła razem w kantorku. O, desko. Nie wiem, czy sobie nie wrócić i nie zakleić tego okienka. Nie żyć. Myślę, że takie okno się da oddechom. O. Bankno. Jeszcze achievement wpadł. To już w ogóle spoko opcja. Pocalne, bo oni sobie są cały czas wchodzą. Natomiast ogólnie podoba mi się ten motyw, że jest ta historia na posterunku i jakby tutaj się biega po całości obiektu po parę razy w te same lokacje, ale to jest tak fajnie. Fajnie moim zdaniem zrobione. Come on. So nobody knows what caused this? There's a lot of theories. But all I know for sure is that this place is crawling with zombies. Yeah, you're telling me. No, it's okay. Hey, keep that on. Just in case. I'm not gonna be around long. Once I find Chris, we're out of here. You really Chris's sister? Yeah. Why? Did you find something? He's on vacation. Europe, I think. Left weeks ago. Vacation? Też spoko. It's great news. Well, I've got more for you. Looks like there might be a way out through this secret passageway. Good. Hey. Yeah, we should probably get you to a hospital. No. Forget about me. I can take care of myself. No. Don't be ridiculous. You're gonna need some help. Listen, Claire. Save yourself. So you can see your brother. No, spoko. Now. You probably need this. No, I'm not taking that. You're gonna. Shh. And be careful. Byle nie na tego nalono. You see one of those things. No matter who they were, you can't hesitate. Take them out if you can. Co ci się dzieje, typie? Nóż bojowy. Spoko opcja. Kabum, kabum. Dobra. Tą laskę chyba trzeba pieczęciami tymi.
Jak wejść w... Tutaj pewnie. No, mamy dobry stan zdrowia. Lew, jakiś habaś i orełek. Jest lew, jest habaś. Jest orełek. Ha! Pieczęć jak ja pindola. Jest okej. Okay. Powiedzcie mi, czy ja to już mogę wsadzić, czy mam to schować w skrzynkę? Fajnie tą broję wymienię. Elliot was right. Yeah, we're not out of here yet. Poczonek. Zostawię sobie jeden ten leczniczy. Trochę szkoda miejsca w ekwipunku i może się zapiszemy. Ale no, odpisz mi prywatnie. Łosonek. Dobra, otrzymał jakąś fazę, ale aha, może mogę odklejać. Nawet logiczne. O co, no serio? A, mapa. Główny hal. Pomieszczenie socjalne, sala przesłuchań obserwacji. Wschodnie biuro, wejście. Skrzynka bezpiecznik. No dobra. A tu co jest? Rzeźba bogini. Pada. Nic się mnie pada. Wychodzę sobie chlebek na takim chillaucie i nagle. Pada. O, deska. No to dawaj ją. Zioło też spoko, też może być. Tu są drzwi, tam nie ma drzwi. Nie to żeby coś, ale to na ścianie takie rozdrapane. Jest tylko jedno okno niezabezpieczone. Na pewno dobrze to wróży. Ale ja już nie nagrywam. O, coś mu się zrosło z gardłem, gdzie nie to wygląda. Cichno? Nie wiem, czy wykorzystywać te deski od razu, czy je kitrać. Szczerze przyznam, że nie przypuszczam, że może spać. Myślałam, że może tam go jakoś oszukać czy coś.
A wciepnę sobie tu deskę. Hugo mi ją wstrzyma jednak do tego momentu. No dobra, na razie ci ulewam. Najwyżej jak za moment tu wlezie, to ją zastrzela. W związku z nagłymi wybuchami epidemii organizujemy na posterunku prowizoryczne schronisko. Policjanci zostali poinstruowani, że bezpieczeństwo obywateli jest priorytetem i naszym celem jest przejęcie jak największej ilości osób. W nocy zostaliśmy zaatakowani przez jednego z uchodźców, w wyniku czego jeden z funkcjonariuszy poniósł śmierć, a trzech zostało rannych. Udało nam się szybko obezwładnić tę osobę. Przypuszczamy, że jej zachowanie było efektem załamania nerwowego pod wpływem stresu. No. Posterunek został dziś zaatakowany przez tłum, w wyniku czego zginęło wiele osób. Kilku osób zostało, udało się znaleźć schronienie za roletami. Jednak jesteśmy otoczeni i wydostanie się stąd może być trudne. Nie wiadomo, czy uda nam się naprawić sprzęt i nawiązać łączność, więc póki co jesteśmy odcięci od świata. Około 13 po zachodniej stronie posterunku doszło do kolejnego starcia. Zginęło 12 osób, przetrwać udało się zaledwie garstce. Zapanował tu kompletny chaos. Witam, witam. Ja pierdziela. Nie bierz mi przeszkadzać z lampy cero. Mapa komisariatu. Zwiększyła nam się mapa, podoba mi się to. Tam są jakieś drzwi, to jest jakieś przejście. No serio. Jak teraz kutwa wstaniesz, to ja już nie mam pytań. Chcąc, nie chcąc, zjemy naokoło. Jak nie pies, to sąsiedzi w coś walą? No ja już nie mam pytań. On sobie pewnie jeszcze wstanie. Proch strzelnicza biera. Dwa razy proch, amunicja. Proch wydajny, proch kwasowy. Co tam się dzieje na tej klatce? Muszę znaleźć. No dobra, mam nadzieję, że ta motetka gdzieś zostaje. Coś na biurku mam ciekawego. Zostałem przeszkodzić trzy inne osoby. Nie mam broni, nie mam amunicji. Kolejne podeczki wyczerpały nas psychicznie i fizycznie. Nie wyjdziemy z tego. Funkcjonariusz Filip zaproponował ucieczkę kanałami. Podobny jest tutaj tajny tunel z czasów, w których było tu muzeum. Resident Evil 2. Odrzuciłem wcześniej jej pomysł, ale teraz wydaje mi się już... nie wydaje mi się już taki kiepski. Nie ma wprawdzie dowodów, że tunel istnieje, a nawet jeśli może roić się od zombie. Nie chcę tu jednak siedzieć i czekać na śmierć. Szanse są niewielkie, ale spróbuję wybadać sprawę tunelu. Pierwsze zadanie rekruta. Leon, jako pierwsze zadanie przydzielamy ci szczególną sprawę. Twoim zadaniem jest otwarcie własnego biurka. Kluczem do sukcesu są pierwsze litery naszych imion. Wprowadź je, aby otworzyć biurko. Są dwa zamki po jednej z każdej strony biurka. Otwórz obydwie. Pierwsze zadanie polega przede wszystkim na zapamiętaniu imion współpracowników, ale to już chyba odgadłeś, co? Powodzenia, Leon. Przy okazji uzyskanie szczerej odpowiedzi od Scotta może wymagać nieco zachodu. Rzeczywiście to nie może być dziobie. Po pierwsze łażą takie zombiaczki. Marvin, czyli M.
Szkoda, że nie mam notatki. Weźcie mi zapisujcie. M. R. A, dzień dobry. Świetnie, że zaczął się przeładować. Mam nadzieję, że mogę sobie wyciągnąć ten nóż. Tu nie ma. N. E. D. Nie. A nie mogę tą kartkę? Czekajcie, jest jeszcze R. Mamy tu gdzieś R. Nie, F nie mamy. D też nie pasuje. Może tu to M ma być czymś innym. Łączon. Dobra, jedno jest. Szkoda, że sobie nie skreśliłem, która. M musi zostać. Jeden ma chyba na S, bo on nie był podany i zostało mi... O cholera. Dziękować. Czy to jakoś mogę połączyć? O, połącz. Ha. Jeszcze achievementy wpadają, aż miło. Dobra. Z niebieskim. Son of a bitch. Wyglądał jak jakiś wampir. Amunicja, amunicja. Zawsze jestem mile widziana. Serio. Oh no. Nie mamy dwójki i trójki. Ale 106 mogę otworzyć chyba. To jest w ogóle jakaś określona ilość, którą można? Którą sobie nie otworzyło. Czegoś, czego nie chcę. Dziewięć chcę. Z
109 i... To jest 108? To jest 208. Oh fuck. Który jeszcze chciałem? 109, 109. Groja, prośbuję o większy placek. No i dobra, nie, no dalej mamy już tylko rzeczy, których niestety nie otworzę. Ten dziad mnie odpuszcza, ten dziad tu będzie walił i walił. O, zrobiłem sobie mieszankę ziół, w sumie chciałam je zestakować. Nie wiedziałam, że się nie tak, ale... Masz. Ja nie będę tracić miejscowych figurków, a ty się na troszkę zatrzymasz. Co my tu mamy ciekawego? O! W leczeniu zatruć? What the fuck? Czerwone zioła, nie wskazują działań leczniczych. Mieszanki zwiększające efekty działania. Połączenie niebieskich i czerwonych pozwala uzyskać wzmocnienia. Dobra. O, mogę sobie zapisać. Już miałam zostawić to. Mamy na razie to i to i to. Te skrzynki chyba tak jak w siódemce są. Może tak wyłączyć światło. Twoja latarka to chyba nie pomoże, wiesz? O, książka i... Są trzy szafki. Jezus Maria, moje działanie tutaj przyciskami jest... Mogę to połączyć? No, o, się pięknie stakuje. To może sobie w sumie zapiszę jeszcze raz. Jak będę w posiadaniu w Mortal Kombat 11, to pewnie będę grał. Ale jak na razie nie jestem. Pewnie się przyda znaleźć kiedyś kody. Co to?
pociski zapalające. Super, tylko szkoda mi trochę miejsca na to. Mogę zaświecić odpadającą kontrolkę, otworzę sygnał, zaświecić wszystkie przyciski należne w pewnej kolejności. Naciśnięcie przycisku niezgodnie z kolejnością, zgaśnięcie wszystkich kontroli wymaga rozpoczęcia od nowa. Okej. Come on. Chyba nie do końca komu o co tu chodzi. To będzie jeden. To jest jakby drugie. To nie jest trzecie. To jest trzecie, czyli te dwa. Ten trzeci. To nie jest czwarte. Czy tutaj trzeba iść jakoś inaczej niż ja myślę? O! To. O Jezusie. To... Nie. Nie, zaczynało się od tego. Teraz sobie nie pierdyknąć. No i które teraz? To po lewej czy po prawej? Mamy część. Wysiłka. Weź ty ziomek, się już nie podnoś. Mogę wywalić ziółka. Wiecie co, cofniemy się. Ten dupek pewnie wstał. Nie, leży. Ten dalej wali w okno, jest okej. Okno rozwalił, przed nim jeszcze deski.
tramę. Ten przycisk już w sumie możemy... Jeżeli będę miała wybór, w czym go zainstalować, to instaluję go chyba w trójce. Chociaż jak go zainstaluję w... No, dwójka i trójka to większy ten plecak. Fuck. Dobra, wciepnijmy go w dwójkę. Było 208. Było też 203. Ale tego nie otworzymy. A tutaj mam jeszcze 102. To logiczne, że w muzeum tak tam nawalili zagadkami. Ale podoba mi się ten pomysł, że muzeum jest takie właśnie... Tu masz to, tu masz tam, tu tajne przejście i tak dalej. Nie cierpisz na brak amunicji, więc możesz sobie pozwolić na randomowy strzał do typu. Dobra. To chowamy. To chowamy. Nie, oddaj mi klucz. Czy już gdzieś miałam drzwi na niebieski klucz? Tu jest zielony. Na górze chyba. Tam na dole w głównym holu. No dobra, to na razie tam nie pójdziemy. Ale grę możemy sobie zapisać. Chyba czas sprawdzić, jakie muzea są w Krakowie i się wybrać. Mogę powiedzieć, że na pewno nic dobrego. Proch bieramy. To wygląda jak gówno. Tam na razie nie idziemy. Pytanie, czy nie mogę tego użyć, bo... Dwa dodatkowo. I czy teraz mogę to... Nie mogę tego użyć. Myślę,
myślałam, że jakimś cudem będę mogła to ściągnąć. Dobra, na razie jesteśmy tutaj. Claire, it's Marvin. How fast can you get back here? Why, what's that? I've got something to show you. It's important. All right, I'm on my way. Sorry, że jestem tutaj troszkę zajęta. Czemu ona zawsze musi mi zostawić ten nóż? Jeszcze jest ociupinka. Też nie, obawiam się, że to jednak trzeba. Martwi mnie to, ile tu leży trupów. Obawiam się, że koniec końców... O, to niebieski. O, dzień dobry. Zerknijmy sobie na mapę. Jak to jest piętro? Takie. Hello, Marvin Mordo. Co tam? There you are. Come here. What is it? Take a look. Oh my God, he made it. You know him? Yeah, it's Leon. Kennedy, I think. A rookie. Thought he looked familiar. You can make it to that courtyard, the second floor, east side. Okay. Thanks, Marvin. I'm on it. No i dobra. To możemy schować. To też możemy schować. Bo sobie już połączmy, żeby to mieć z głowy. God damn it. Połącz. To tak, to mamy. Sprawdzę, czy mamy. Wszystko mamy w miarę ogarnięte. Możemy się zapisać. I myślę, że myśli będziemy powoli kończyć. Mamy całkiem nieźle ogarnięte pięterko, jak dla mnie. Trzeba z tym jeszcze pokombinować, żeby parę rzeczy ogarnąć, ale... No. Nie, w ogóle posadzka na komisariat jest. No cóż, krew się roznosi. Nie Marvin, no. Piątunia. Dobra. Misiaki, dzięki za live'a, mam nadzieję, że wam się podobał.
Myślę, że jak tylko będę miała znowu chwilę wolnego, to będziemy cisnąć dalej, bo ja jestem po prostu bardzo wciągnięta w tego Residenta. Także dzięki, że byliście. Trzymajcie się i cześć.